mieście Łomża, oprócz wydarzeń oficjalnych, państwowych, staramy się też dać taką radość mieszkańcom Łomża. Stąd między innymi szereg wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, bo przecież w tych dniach również odbywają się koncerty w Hali Kultury, w Filharmonii Kameralnej, ale też rywalizujemy na stadionie miejskim. Ciekawy turniej, bo turniej z udziałem żołnierzy polskich, ale też i żołnierzy NATO. Sam jestem ciekawy tej sportowej rywalizacji na boisku. Cieszę się niezmiernie z tego, że ci żołnierze stacjonujący w Bomowie Piskim odpowiedzieli na nasze zaproszenie i aż 4 drużyny pojawią się dzisiaj na łomżyńskiej murawie. Więc mam nadzieję, że w taki radosny sposób będziemy świętować Dzień Flagi Państwowej. Staramy się też dawać dobry przykład dla naszej młodzieży, że warto podejmować taką aktywność fizyczną. I tutaj na łomżyńskim stadionie czy na Orlikach odbywały się różnego rodzaju mecze. Były już mecze z żołnierzami polskimi, były mecze z nauczycielami, z artystami polskimi, a dzisiaj zaprosiliśmy żołnierzy NATO. Takie spotkanie miesiąc temu odbyło się u mnie w łomżyńskim ratuszu. Wtedy zaproponowałem też żołnierzom, którzy stacjonują w Bomowie Piskim, do aktywnego uczestniczenia w naszych wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Już byli nawet w naszych szkołach, zespole szkół specjalnych, a dzisiaj są na łomżyńskim stadionie, więc mam nadzieję, że zabawa będzie udana. Przede wszystkim zawsze żołnierze włączają w tego typu przedsięwzięcia, przedsięwzięcia przede wszystkim mające na celu kultywować tradycje nasze, tradycje oręża polskiego, naszą historię polskowości. Nasi żołnierze są praktycznie wszechstronnie wyszkoleni, tak? Także mamy różne drużyny, dlatego każdy żołnierz przede wszystkim potrafi też grać jakby w nasz narodowy sport, tak? Jak jest piłka nożna. Liczymy przede wszystkim na dobrą zabawę. Wygrana to jest, można powiedzieć, na takim dalszym planie, bo przede wszystkim chcemy się zintegrować, spotkać, porozmawiać, pochwalić się naszą historią, można powiedzieć, podzielić się przede wszystkim naszą historią. I to też ma na celu właśnie integrację międzynarodową, przede wszystkim wojsk NATO, Paktu Północnoatlantyckiego. Przyjechali nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Chorwacji. Ile to jest osób? 80 żołnierzy w tej chwili mamy. No to żołnierze, jak Państwo wiecie, biorą tak udział w ćwiczeniach na terenie naszego kraju, w okolicach Wielomorzysza, Bemowa Piskiego, także chętnie do nas przyjechali, odwiedzili nasz region, nasze miasto, z czego się bardzo cieszymy. It was tough, yeah, but we all played very hard. Thank you for the Polish locals coming out, letting us play with them. It was great, great experience. Most of us play very recreationally, but you know, it's we all came out, played together. It's actually one of our first games we played. I'm very proud of them working hard, and it was great experience for all of us.